Mam wrażenie, że tak świadomie i dojrzale weszłaś w aktorstwo, bo też Ojej. nie wszyscy teraz mają po prostu szkołę za sobą. A ty byłaś pewna tego, że chcesz studiować? Tak, ale to raczej tego, że chcę studiować, bo to mi się wydaje, wiesz, po liceum tak trochę czułam, że nic nie wiem jeszcze, nie? I tak chciałam troszeczkę tej wiedzy zaczerpnąć. Także to się chyba po prostu z tego wzięło. Ale wiele dzieci, artystów ma takie przekonanie w pewnym momencie swojego życia, nie mówię, że zawsze, że w sumie to inny zawód niż aktorstwo to chyba w ogóle nie istnieje na świecie. A ty miałaś podobnie, czy wiedziałaś, że ty w sumie możesz sobie wybrać, co chcesz? Wiesz co? Nie wiem, ja tak jakoś po prostu jak już zdecydowałam, to było tak bardziej drogą eliminacji, że ja po prostu absolutnie w niczym innym nie jestem dobra, nie? Więc chyba po prostu tak mi to zostało. I już był taki moment, że już naprawdę próbowałam chyba wszystkiego, co gdzieś tam leżało w granicach moich zainteresowań. Czego próbowałaś? Ojej, no i szkoła muzyczna, i balet, i konie, i tenis, i matma, i wszystko. I nie, żeby matma kiedykolwiek leżała wśród moich zainteresowań. I po prostu tak aktorstwo chyba łączy wszystko, nie? I to brzmi jak taka defaultowa odpowiedź, no ale tak po prostu wyszło. No i jak już poszłam do pracy, tak utonęłam. Dotknęłaś tych różnych szkół i dzisiaj mogłabyś powiedzieć, że widać jakąś różnicę między aktorami, którzy są po szkole, a którzy nie, bo zdania na ten temat są różne. Wiesz co, ja czuję, że ja jeszcze sama za mało umiem, żeby oceniać czyjkolwiek warsztat po prostu. Także myślę, że nie umiem ci jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. Wiem, że ile aktorów, tyle metod, nie? I po prostu to, że dla mnie działają studia, nie znaczy, że dla kogoś innego muszą. Jasne. A co słyszysz o sobie, jak jesteś na przykład w szkole albo jesteś na planie? Jak ciebie się określa jako aktorka? Oj, nie wiem, czy to jest do mnie pytanie, nie? Bo... Ale na przykład słyszysz, wyobrażam sobie, że możesz słyszeć, ale masz charakterystyczny głos, albo o, podobna jesteś do taty. No tak jak ty dzisiaj myślałeś, że jestem chora, a tak. Ja po prostu mam taki głos. Nie wiem, nie słucham. Aha. Ja się staram chyba w zgodzie z sobą po prostu. A czy to niesłuchanie też wynika z tego, że jakoś po prostu lepiej się potem człowiek ze sobą czuje, jest lżejsza głowa, gdy nie przyjmujemy różnych... Wiesz co, to jest chyba higiena po prostu pracy, w której no, ona polega na tym, nie wystawiasz się na ocenę innych, czy to pod kątem postaci, którą tworzysz, czy nawet rozmawiając z tobą teraz ktoś to obejrzy, nie? I sobie będzie mógł zdecydować, nie znając mnie, czy mnie lubi, czy nie lubi. I to jest część tego zawodu, z nią też się trzeba liczyć. Ale w związku z tym też chyba warto po prostu sobie założyć klapki na oczy i w zgodzie z własnym sumieniem i własną moralnością po prostu podejmować decyzje. Bo nigdy nie będzie tak, że wszystko się wszystkim podoba. Zawsze umiałaś? Nie, no co ty, dalej nie umiem. Ja tak tylko mówię. Bo wyobrażam sobie, że jednak jak są artykuły na twój temat, a jednak nie zawsze człowiek ma 22 lata, czasem miał 13, 16, umiał już czytać zdecydowanie, no to chyba nie zawsze sobie tak dobrze radzimy z tymi komentarzami, prawda? Czy... Wiesz co, jakby o wiele bardziej boli, jak ktoś ci powie, kogo znasz, coś co i niezależnie od zawodu wykonujesz, coś co boli, nie? I po prostu naprawdę staram się to wycinać, odcinać i słuchać, oczywiście słuchać rad i uwag, ale osób, które mnie znają i mają trochę bardziej trójwymiarowy chyba gdzieś tam ogląd tego, jakim jestem człowiekiem, bo to jest chyba bardziej wartościowe i wartościujące, tak mi się wydaje. Wracając jeszcze do tych studiów, no to tak jak dzisiaj studiujesz sobie w Polsce, tak miałaś epizod w Stanach Zjednoczonych, tak, ale pamiętam takie, no chyba nagłówki przede wszystkim, że jednak wracasz do Polski i czy Hela Englert żałuje tych studiów w Stanach Zjednoczonych? Nie, Hela Englert nie żałuje. Hela Englert się bardzo cieszy, że miała tą możliwość i przywilej pojechać tam, bo gdyby tam nie pojechała, to by nie wiedziała, że tutaj będzie szczęśliwa. Aha. I by była nieszczęśliwa i czułaby, że straciła jakieś... Jakąś możliwość, jakąś szansę, a tak po prostu wiem, spróbowałam, skosztowałam, jestem bardzo, bardzo wdzięczna w ogóle za czas tam spędzony, ale na razie jestem tutaj, co nie znaczy, że w przyszłości Bóg wie, nie? Wszystko się może wydarzyć. Co wtedy tak naprawdę zdecydowało, że wróciłaś do Polski? Różnice kulturowe i COVID. To się trochę wydarzyło, myślę, że gdyby nie COVID, to myślę, że dalej bym tam była. Myślę, że bym gdzieś tam przeczekała ten moment kryzysu i być może znalazłabym tam też szczęście. Nie mam pojęcia. Szczęście, spełnienie, cokolwiek. Jakieś jedno z wielkich słów, które nic nie znaczą. Ale na razie jest dobrze tak, jak jest.